9 tygodni minęło, w związku z czym przed wami 9 i ostatni już rozdział historii Zniszczonego Ducha, czyli misji fabularnej obecnej w 5 sezonie Apex Legends. Jak co tydzień przed wami na początku wyzwanie PvE, po przejściu którego odblokuje się właśnie 9 i ostatni rozdział tej historii. Ale wyjątkowo, tym razem, jako że to koniec, po jej przeczytaniu mamy kolejną misję PvE i na koniec krótki czytany epilog. Po dalszy ciąg tej historii będziemy musieli poczekać aż do 6 sezonu, który swoją premierę będzie miał w drugiej połowie sierpnia. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba, a jeżeli tak, to zostawicie pod nim łapkę w górę, no a jeżeli jest tutaj ktoś nowy, to zasubskrybuje ten kanał i dołączy do naszej społeczności. Życzę miłego oglądania! Wróg mojego wroga. Wyzwanie cieni z niespodzianką. Pragniesz tego, po co przybywasz? Mam dla ciebie propozycję. Dołącz do cieni. Pomogę ci, a w zamian... Za szybko. Jak widzicie, Pathfinder znowu grany. Startujemy z R99 oraz z Mastiffem w złotym kewie. Ale uwielbiam gry. Nie wiem po co ten fragment, ale uwielbiam gry. Wchłoń totem. Chcesz prawdziwej mocy? Musisz ją czerpać od cieni. Dobra, trzeba 5 totemów wchłonąć. Także bierzemy się do roboty. Ajajaj! Trochę zeszło. Dobra, chodźmy poszukać jakiejś lepszej broni. Ja myślę, że coś tu na pewno jest. Drzwi skopa, a jest złota R99 na przykład. To a propos lepszych broni. Easy cheesy i złoty mastiff. No i dzień dobry. A wiecie co, wezmę złotego wingmana. Kurde, wingman tutaj ładnie wchodzi. A to już wszystkie są złote fragmenty. Elegancko, dobra. Mamy 5 totem, mamy 10 minut na wchłonięcie tych 5 totemów, także troszkę tutaj spędzimy więcej czasu, jako że to ostatnia misja już. I koniec! Koniec tych pięknych historii! Uch, ale oberwał Hedzika, co? Za 101! Dziabnął mnie. Aaaa, zawsze to robię! Czekajcie, ktoś tu biega jeszcze. Nie ma mnie tu. Ledwo się uleczyłem i już mnie zjadł, no. Mówiłem już to ostatnio, że te misje się robią coraz trudniejsze. Złoty ładunkowy, złoty flatline, złoty prowler, złoty triple take. Chyba wszystkie złote bronie dali, co? Złoty Spitfire, złoty R301. Ładuję osłony. Dobra, wchłaniamy. Ładuję osłony. Jeszcze 2 totemy do wchłonięcia. Tam ktoś jest. Halo! Dużo ich tu! Muszę trochę podładować. Złoty PK, złoty Devotion. Oj, 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 to nie było dobre. Dobra, dobra, dobra. Leczę się, szukam małych kewów jeszcze. Jest mały kew, to dobrze, jest apteczka. Przeładowujemy. Wchłaniamy. Kolejny totem. Został jeden totem. Przyznaj, wolisz być cieniem, prawda? Mogę sprawić, że pozostaniesz nim na zawsze. O nie, tylko nie na zawsze. Muszę trochę podładować osłony. Gdzie jest ten totem ostatni? Tam. Używam liny. Ok,
Jakie wiki by mogły wypaść? Dobra, mamy, wchłaniamy ostatni totem i zmieniamy się w cień! Czujesz potęgę cieni, która jest w tobie? Rozkoszuj się nią! Rewenancie, nie skusisz mnie! Nie przejdę na ciemną stronę mocy! Whatever. Tu się da wejść? Da się wejść, w końcu jestem cieniem. Jednym ciosem prowlery w pysk! Trzy! Jezu, już mnie zabiją. Dobra, wykopujemy. To nie będzie uczciwa walka! Nadchodzą! Kto? Nie trzeba mylić. Fajnie być takim cieniem. Gdzie ja tam? Bierz błyskotkę i w nogi! Trochę jak Loba to powiedział. Dobra, mamy błyskotkę i wróciliśmy. Nie chcesz swojego poprzedniego ciała? Cóż, pech. Jeśli chodzi o szybkość, potraktuj to jako prezent pożegnalny. Okej, czyli jesteśmy ultra szybcy. Nie mamy ulta. Ale ich tu dużo! Cicho, cicho. Pathfinder idzie dachem! Mastiff potęga! Jolo, udało się. To był ostatni! Ostatni rozdział, ostatnie wyzwanie PvE. Sukces! Teraz czas na finałowy 9 rozdział. Idę czytać. Rozdział 9. Zniszczony duch. Teraz to ja czuję się jak żółtodziób. Skupiłam się na sobie zamiast na misji. Pozwoliłam emocjom wziąć górę. Wystawiłam Lobę jako cel i teraz muszę to naprawić. Zajmuję pozycję, wysoko nad jej statkiem. Ma włączone zasilanie, więc wiem, że jest w środku. Po chwili otwiera się właz i Loba wychodzi na zewnątrz. Bierze głęboki oddech, być może ostatni. Wiem, że tu jesteś! Wyczuwam cię! Przez chwilę myślę, że mówi do mnie, ale zaraz zauważam kształt zsuwający się z drzewa jakieś 200 metrów ode mnie. Prawie dwumetrowy Sym ląduje tuż obok Loby, górując nad nią. Dziewczyna sięga po broń. Co? Żadnego wsparcia? Jestem rozczarowany. Nie wie, że tu jestem, a jeśli wie, to udaje, że nie wie. Nie ufam żadnemu słowu, które wychodzi z jego procesora mowy. Skończmy to, demonio! Nie chcę się spieszyć. Czekałem na to od bardzo dawna. Loba jest sprytna. Nie zauważam, kiedy wolną ręką wciska przycisk znajdujący się przy podwoziu. Z boku statku wysuwają się automatyczne wieżyczki i biorą Syma na cel. Zdecydowanie źle ją oceniłam. Wrócisz, zawsze wracasz, ale przynajmniej teraz zyskam przewagę. Loba, 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 nie dramatyzuj. Nie przyszedłem tu, by cię zabić. Ciężko mi w to uwierzyć. Po co miałbyś tu przyjść? Loba odbezpiecza broń, gdy Revenant się do niej zbliża. Mam go na celowniku. Nie ma nic, co mogłoby zatrzymać wystrzelony pocisk przed trafieniem go. Przyszedłem, by ci pomóc.
nic poza tym. Masz mnie za idiotkę? Och, wprost przeciwnie. Myślisz, że jesteś pierwszą osobą, która chciała się zemścić? Żyję od ponad 300 lat. Żadna mi nowość. Nie jesteś nawet pierwszą, która wykorzystuje snajperów do ochrony. Szlak. Ale jesteś pierwszą, której udało się wpaść na trop mojego kodu źródłowego. Jesteś osobą, która wreszcie może wszystko zakończyć. O czym ty do cholery mówisz? Wiesz, jak to jest wziąć swój ostatni oddech w życiu? Oczywiście, że nie. Wysilasz się, zawierasz pakt z niewidzialnymi bogami, ale ostatecznie i tak przegrywasz i nie możesz nic zrobić przed spadnięciem w otchłań. A jeśli jesteś mną, doświadczasz tego wielokrotnie. Ty się boisz? Nie słuchasz mnie. Czyścili mi pamięć, więc za każdym razem, gdy tego doświadczałem, myślałem, że to pierwszy i jedyny raz. Tylko że za którymś razem do oprogramowania wkradł się błąd. 300 lat śmierci, strachu i przerażenia uderzyło mnie w jednej chwili. To piekło. Każda sekunda mojego istnienia to piekło. Ale wiesz, jaki jest jedyny element oprogramowania, który nie nawalił? Nie jestem w stanie zniszczyć swojego kodu źródłowego. To dla mnie fizycznie niemożliwe. Boki zrywać. Więc dlaczego nie znalazłeś kogoś, kto zrobiłby to za ciebie? Bo najpierw muszę go odnaleźć. Myślisz, że czego szukałem, gdy włamywałem się do tych wszystkich placówek Hammonda? Nikt z przeze mnie przesłuchanych nie wiedział, gdzie się znajduję. Tobie się udało, Lobo. Z braku lepszego słowa, jesteś moją zbawczynią. To przeznaczenie. Idę z tobą, niezależnie od tego, gdzie znajduje się kod źródłowy. Chcę tam być, gdy wpakujesz w niego kulę. Nie chcesz, żebym cię zabiła? Chcesz, żebym zrobiła ci eutanazję? Powinienem był zginąć 3 wieki temu. Traktuj to jako naprawienie błędu krytycznego. Umożliwienie duchowi spoczynku. Oboje dostaniemy to, czego pragniemy. Z prochu powstałem i w proch się obrócę. Wypowiedzenie tych słów na głos sprawia, że prawie czuję się szczęśliwy. Loba nic nie mówi. Stoi oszołomiona. Daj mi znać, gdy Hammond przekaże koordynaty. Gdy zaczyna odchodzić, rzuca spojrzeniem w moją stronę. Do zobaczenia w terenie, żołnierzu. Loba nawet nie próbuje patrzeć w moją stronę. Obserwuje, jak Revenant rozpływa się w nocy. Zeskakuje na ziemię. Z początku żadna z nas nic nie mówi. Straciłaś okazję. Mogłaś załatwić tego złego. Ta, cóż. Daj mi znać, kiedy dowiesz się, kto nim jest, a ja się tym zajmę. Zanim jest w stanie odpowiedzieć, ktoś nawiązuje połączenie przez komunikator. Kiepskie wyczucie czasu. Nie mogę teraz rozmawiać, Gibraltarze. Więc słuchaj, mamy ostatni fragment. To maska. Nie uwierzysz, co to naprawdę jest. Wracaj tu jak najszybciej. Przyjęłam. Dzwonili z Hammonda. Powiedzieli, żeby dostarczyć urządzenie na podane współrzędne. Wtedy przekażą Lobie położenie kodu źródłowego. Rozumiem. Bez odbioru. Loba wygląda, jakby właśnie przejechał ją pociąg. Słyszałaś go. Misja wykonana. Tak, wreszcie się zemszczę, będąc odpowiedzią na jego modły. Co zrobisz? Po raz pierwszy od bardzo dawna nie mam pojęcia. No to tak wygląda cały złożony i wykopany artefakt. Jak widzicie, jest to głowa robota, dokładnie głowa Ash. I osoby grające w Titanfalla 2 na pewno poznają, bo jest to jeden z przeciwników w Titanfallu 2, którego pokonujemy. No a widać po tych wszystkich latach, które minęły od Titanfalla 2, udało się go wykopać i złożyć w całość. Rozlewisko. No to jesteśmy. Widzisz ten znacznik? Idź w jego stronę.
Bingo. Poszukaj przełącznika albo jakiejś dźwigni. No proszę, jak miło. Zaginiony grobowiec. Tajemnicze miejsce. Co tam widzisz? Jak mnie słychać? Mnie słyszysz? No mo... Tam. Epilog. W proch się obrócisz. Psst. Powiedziałem psst. To jest czat, Silva. Możesz po prostu pisać. No więc chciałem napisać psst. I co z tego? Chcesz coś jeszcze skrytykować? Czego chcesz? Wciąż jestem wściekła, jeśli chcesz wiedzieć. Większego halfpipe'a w ogródku i fioletowego króliczka o imieniu Skoczek. Żartujesz sobie? Ta głowa cię nie przestraszyła? Oczywiście, że tak, ale to nie ma znaczenia. Co z tym wszystkim zrobimy? Będziemy siedzieć cicho. Chyba tam nie pójdziemy, co? Pójdziemy tam, gdzie idą igrzyska. Przestań jęczeć. Mowy nie ma! Nie możemy! Słyszałaś, co powiedziała? Darion! Duardo! Ona wie! Przestań krzyczeć. Wielkie litery to nie to samo, co krzyczenie. Ona znała ich imiona! Próbowała też mówić trochę po szkocku. To bzdury! Skąd znała ich imiona? No i dobrze wiesz, co to za liczby. Nie udawaj, że nie! Nie możemy mieć pewności. Może to nic takiego? Niemożliwe! Chcesz mieć z nimi do czynienia? Ja nie! Samo usłyszenie ich imion sprawia, że chcę biec stąd jak najdalej. Jeszcze bardziej niż normalnie chcę biegać. Jeżeli wyruszymy na Olimp, to wyruszymy na Olimp. Tyle. Muszę iść. Cze! Cze! Nie wylogowuj się! Cze! Musimy powiedzieć pozostałym. Dla nich to tylko kolejne miejsce na odludziu, ale dla nas to dom. Połączenie zakończone.